Witam serdecznie, tutaj Dzieciaku, tutaj Kaela Bartronom i mamy mecz Superpucharu z Realem, ale jeszcze wcześniej będziemy robić sobie transfery. Mamy tutaj listę życzeń. Martinez, Zouma. Dobrze, na razie musimy kupić zawodników po nazwisku. Royce'a musimy znaleźć. Nie ma go. Tak, Marco Royce. Nie trzeba będzie go znaleźć. Pytanie za zakupienie. Popój kupno. Rok ważnego kontraktu, także na razie zobaczymy na 16 milionów, może się uda, choć wątpię, no ale takie małe możemy zrobić. Z tej listy życzeń by było trzeba kupić jednego obrońcę, Zouma i Martinez, ale Zouma jest młodszy. I tańszy będzie. No, zaproponujemy też 12 milionów na razie. Bo mało gra w tej Chelsea. Teraz mamy skład ustalić na nowy sezon. Wiadomo, że formację ustawimy. My z Realem to nie możemy tak ofensywnie zagrać. Cztery. Mamy na razie tak. Bardziej napastników, więcej. Na Kicicza zmienimy na Neymara i Rakitic by wszedł za Czabiego. Wolkowski, Mathieu, Lazerwa. Dobra. To by był dobry skład. I w tym składzie zagramy sobie mecz z Realem na Santiago Bernabeu. Akcja. Mamy tutaj rzut wolny. 20 minuta gry. 33 metry. Leo Messi. Może spróbujemy uderzyć. Dosyć tak solidnie. O! Co to będzie? Rzut rożny. Jakby Casillas z tą piłką by tam w los, albo nie, to może boczna siatka była i no. Ja, to była boczna siatka. Albo nie. Ja. Tak to było, choćby nawet to obronił. No troszeczkę za słaby strzał, był mocniejszy, szybszy, dokładniejszy. To już by naprawdę Casillas mógł wyciągać piłkę siatki. Ale teraz Neymar, a i Neymar poda do Leo Messiego. No ciężko jeszcze przebić przez obronę. Busquets będzie uderzał i co? I nic z tego. Bardzo zły strzał. Nie wiem, że tam był jeszcze blokowany. Mi się wydaje, że był blokowany, ale taka rotacja by była. Dziwne. Wśród różnych Realu. Cross. Trzeba się pilnować, żeby nie tracić bramki teraz. Niebezpiecznie. Dobrze, widź z kontrą. Messi poda. Nie jest Neymar. Ale komu tu podać? Musi szarżować. Sam. Musi sam szarżować. Nie no. Przywilej korzyści. Nasz drugi roz. I teraz strzelaj. Ale je tak. Jest gol. Udało się.
Wreszcie szczęście sprzyja lepszym. Fantastyczna akcja tutaj. Neymar uciekł. I Messi. Udało mu się dosyć szczęśliwie, ale uderzył i strzelił bramkę. Odrabiamy straty z pierwszego spotkania. Znakomicie. Neymar podał. Messi uderzył. Tu jeszcze rykoszet był. Co już kapitalnie. Kurde, obrońca się minął. Bramkarz, poprzeczka jeszcze była. Ale mamy szczęście. Że to mogli wybić. To mogło nie wpaść, a jednak wpadło. I Barcelona obejmuje prowadzenie. Akcja Barcelony, Suarez. Dobrze. Usunął. Środkowanie. Oj, wybijają to. Busquets przyjmuje. Podanie Neymara. Neymar będzie coś chciał próbować. Podanie do Messiego. Messi! Blokowany jednak. Tam trzech obrońców nagle się znalazło. Ale można powiedzieć, dobra, kolejna dobra akcja. Brałgłany. Zrzut rożny. Pedro. Środkowuje. Na głowę Mertesakera, który jest ekspertem od głowy, ale tym razem nic. Kolejny rzut rożny Realu. Trzeba się pilnować i znowu kontrować. Nie! O jakim prawem oni to strzelili? Co to było? Babka samobójcza chyba. Suarez. Coś ty porobił. Nie. Babol loku. Kryste panie. No jak mogło tak się stać? To już nie wiem. Ale Neymar. Podanie. Rakitic. Rakitic. Ajaju, dobra, 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 dobra. Neymar! I on to Casillas to obronił. Jak to niemożliwe. Wyciągnął się jak struna. To był dobry, mocny, precyzyjny strzał. On to jakoś tako obronił. Ależ emocje w tym meczu. Końcówka pierwszej połowy. Narożnik. Rzut. Rożny. Będziemy strzelać. Strzelaj! Gol! Nie! Wybili to! Jakim cudem piłkarze Realu. Zbyt słaby ten strzał. Noż tu kolejny pech Barcelony. Trochę szczęścia przy golu, ale zaś tutaj pech w końcówce pierwszej połowy. Może teraz. Szybko. Aj, złe podanie. Nie doszło. No i co? Chyba za sędzia zakończy tą pierwszą połowę. Niesamowite emocje. Mimo takiego wyniku, przewagi Realu w pierwszego meczu, ten mecz zupełnie inaczej wygląda. Barcelona chce tutaj odrobić straty. No odrobiła, no ale już ta bramka całkowicie zamknęła mi szansę wygrania tego superpucharu. Bo była jeszcze okazja, żeby w drugiej połowie coś uszczelić, ale ta będzie już bardzo ciężko. Pedro idzie na rajd. Pedro, aj, kontrało go tutaj, wyminął. I nic z tego nie ma, ale przyjmuje Barcelona, nie? Strata. Zaraz Agüero. Niebezpiecznie, dobry ślizg. Druga bramka do Realu tutaj. 56 minuta i niestety tracimy drugą bramkę. Nie było spalonego. Real już dobija, tylko bicie Barcelony nie było spalonego, no i praktycznie bramkarz bez szans do widzenia. I kolejna akcja, Barcelony, Messi uderza jednak obok słupka, nie ma bramki wyrównującej. Koniec spotkania, koniec tego meczu. 5-1 przegrywamy, 2-1 dzisiaj, wcześniej 3-0, 5-1. Real tutaj zdobywa super puchar, deklasuje nas. Choć teraz było troszeczkę lepiej, mecz walki był. Głupia strata bramki na 1-1, potem na 2-1. Okazji było co niemiara, ale zaś Casillas zbronił.
obok słupka. Skuteczność zawiodła. Bo odrabiać takie straty. Nic, zaczynamy od meczu z Atletico. No kurde, ludzie, coraz to gorzej. 18,5. Zobaczymy, damy 19 milionów. Za Pedro 82 miliony. Na razie tyle nie mam, dlatego muszę sprzedać Pedro. Oferta transferowa. A nie do przyjęcia. Ale Zouma jest do kupienia. Mogłem dać troszeczkę mniej za niego, no ale przynajmniej będę miał obrońcę. No i muszę kolejny mecz zagrać na Atletico bez zmiany składu. Zobaczymy, czy teraz pójdzie lepiej niż z Realem. Mamy tutaj groźną sytuację, faul. Nie ma żółte kartki na całe szczęście, bo Montoya tutaj ostro zaatakował obrońcę. I rzut wolny. No ale obok bramki. Dobra, sytuacja na bramkę, ale Messi tutaj zbyt wysoko uderzył. Mamy rzut rożny. Pedro. I nic z tego. Akcja i żółta kartka dla piłkarza Atletico. Za faul na bramkarzu. Tutaj interwencja. No tu nic nie wiedziałem, co to takiego było. Szkolenie błąd FIFA. Ale jest akcja tutaj, piętką chciał Messi strzelić bramkę, a obrońca wybije na rzut rożny. No i nie ma bramki. Pierwszy mecz w sezonie, ciężkie, ciężkie, bo teraz Atletico, ale mogliśmy prowadzić. Pedro. Złe doświadkowanie. A raz akcja. Atletico, trzeba jak najszybciej ich zatrzymać. Dobrze. Alba. Rakitic już do Messiego. Messi tutaj był faulowany. No i wybijają to. Piłka cały czas w grze. Kolejne minuty lecą. Kolejny rzut rożny. Atletico w coraz to większych opałach. Tutaj próba strzału. Znowu. Piłka wybita. Wchodzi Griezmann. Setkowanie. A i bramkarz obronił. Końcówka meczu. A jednak bramka do Atletico. Końcówce meczu. Udało się im strzelić. Niestety tutaj tracimy pierwsze punkty w tym sezonie. Dwa trudne mecze na początek i dwie porażki by były. Uderzenie nie do obrony. Obrońca tutaj próbował blokować, jednak nie przyblokował. Bramka za późno wyszedł. I nic nie ma. Ależ to teraz wybronił bramkarz. W ostatnich minutach. Wybija to Oblak. Nie ma bramki na 1-1. Ostatni rzut rożny. Końcówka spotkania. Doliczony czas gry. Gdzie tutaj podać?
No, Mertesacker wygrać tą piłkę. A, nic z tego, przegrywamy. Szkoda. Mecz dosyć wyrównany, skazanie na Barcelonę, ale znowuż sytuacji niewykorzystanych multum. No dobra, kontra Atletico i strzał życia, można powiedzieć, i bramka. Wiem. Ile by chcieli? 70 coś milionów. A mam 60. Zrobimy tak. 56 i może jakiego zawodnika im tutaj zaproponuję. Kogo by im tu dać? Pedro. Może się zgodzą. W ten sposób zrobimy ten transfer. O, jednego sprzedałem do Chelsea. Dobra, idziemy dalej. Za Busquetsa odrzucimy, jest zbyt cenny dla nas. Jeszcze pogra wiele lat. Kolejny mecz mamy z Celtą Vigo, ten mecz będę symulował. Zobaczymy, czy tym razem da radę wygrać. Tak jest, bramka Suarez zamiast jego. Wygrywamy 2-0. Iniesta. 42 miliony. Zostawimy go jeszcze na ten sezon. O, jest Song. Teraz akceptujemy, bo on tak tutaj nie będzie miał za bardzo jak grać. I przed okresem transferowym mamy jeszcze mecz z Eibarem. Ten mecz będę symulował. Nie ma sensu grać tego meczu z takim samym przeciwnikiem. 3-1, Neymar, Dolfero, Akitic. Także... tak to wygląda. No i mamy ostatni okres transferowy. Musimy kogoś sprzedać. Czyli mam dwóch dobrych obrońców, Marquinhos i Zuma. To mi wystarczy. Tejo jest wypożyczony. Czy do sprzedania? Nie jest wypożyczony. Brawo, musi grać. Dybala, Piqué, Mathieu. Tu mamy czterech obrońców środkowych. Rakitic, Busquets, ok. Messi napastnik, Neymar napastnik, Rafinha. Roberto, oni zostaną, Barta, Munir, Montoya, De Stegen, Suarez, Mertesacker, Mascherano, on może jest do sprzedania, zawodnik już wiekowy, De Rofeu, Alpiskueta, Olkowski, Alba, czyli obronę mam już na tip-top.
No, czyli Mascherano, Sando do Shodania, Iniesta, Alba. Albę to bym zostawił. No, Iniestę też. Dobra, no bym musiał jakiegoś bocznego jeszcze pomocnika na skrzydło. Argentyna. Poszukać. Tutaj dowolna liga, pomocnik dowolny. I tutaj mamy Pastore. Ale tutaj nie wykorzystało. I turbę. I turbę. Proponujemy kupno. Albo tego Royce'a. Nie, damy go tak, do listy życzeń, a pew tego Royce'a bym musiał kupić. On też będzie drogi. Ta życzeń. Royce. Tam 80 coś milionów. Co tak? Sześć, może jakiegoś zawodnika. Kogo by tu dać im? Tego Sandro. Młody zawodnik. Może by się udało. Obejrzymy. Jak nie, to trzeba będzie podwyższyć ofertę, bo Royce by się przydał. Dobra, to go sprzedamy do Getafe i tych pieniędzy by zostało więcej. A ja już chłopa sprzedałem, kurde. Dobra. Może się uda. Może się uda kupić. No, chyba coś nie za bardzo. Suareza odzacamy. Trzeba będzie jeszcze raz przestawić, kurde, tą ofertę na Royce'a, ponieważ jest nieaktualna, bo już sprzedałem tego zawodnika i on już jest nieaktualny. Dziewięć, może się uda. Wszystkie zmniejszyć. Wydatek. O! Udało się. Czyli nie musiałem postawić 82 milionów. Wystarczyło troszeczkę mniej. Dać i też chyba go kupię. No i nie ma problemu. Royce kupiony, Marquinhos i Zeuma. Czyli jest obrona, jest napad i pomoc, bo Royce może i na skrzydle grać, i w napadzie.
także się pobiłem lekko transferowy, tyle pieniędzy wydać na Royce'a, no ale on się zwróci, zawodnik. Wyśmienity. No i mamy już wrzesień. Mecze, już połowa września, bo 12 już jest. Ze Sociedadem. Także będę kończył ten odcinek. Były dwa trudne mecze. Niestety przegrane. Brakowało skuteczności. Muszę troszeczkę popracować, bo dawno nie grałem we FIFA i później takie mam problemy. Ale teraz już będę grał częściej, więc te wyniki będą lepsze. Także gracie na ten odcinek. Na razie, cześć.